Zostaw łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem w ciągu następnych 10 sekund, a po podniesieniu złotej monety w Fortnite otrzymasz darmowe fałdolce na swoje konto. Chcesz mieć karnet bojowy w Fortnite, a nie masz fałdolców? To dobrze się składa, ponieważ na moim kanale jeszcze trwa konkurs na dwa karnety bojowe. Jeżeli chcesz wziąć udział, to wystarczy, że zasubskrybujesz mój kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawisz łapkę w górę pod tym filmem, w komentarzu napiszesz swój nick z Fortnite'a i użyjesz w sklepie mojego kodu Hexo, a możliwe, że to właśnie ty wygrasz. Siemano mordeczki, z tej strony ja, HEXO, w tym filmiku porozmawiamy sobie na temat sekretnych złotych monet w Fortnite. Cie kończy dla Ciebie ten film do końca, a jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem, ponieważ lecimy po 100 tysięcy subskrypcji. No i też możesz paść na mojego Instagrama Hexoity, ponieważ tam na 2500 obserwujących będę robił konkurs. A teraz bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Także ostatnio gracze Fortnite'a odnaleźli sekretne złote monety. No i generalnie no to jak na razie nie mają one jakiegoś większego znaczenia, ale po nadchodzącej aktualizacji nabiorą one właśnie znaczenia. A Najdokładniej są to jak na razie zwykłe szare monety, które możemy odnaleźć w kilku miejscach na mapie. Generalnie teraz widzicie filmik z mojej perspektywy, jak znajduję właśnie jedną z takich monet w obrazie. No i tak naprawdę ta moneta nic wielkiego nie robi, tylko po prostu jest ona w naszym ekwipunku i tam zostaje. Lecz gdy przyjrzymy się tej oto monecie, no, to widzimy tam z jednej strony znak jakiejś lamy, a z drugiej strony znak fałdolca. Co może oznaczać to, że na przykład za zdobycie takich monet będziemy otrzymywali darmowe fałdolce. Generalnie opcji jest kilka, ale właśnie teraz przedstawię wam kilka z nich. Jedną z tych opcji najmniej prawdopodobną będzie to to, że są to monety do jakiegoś wyzwania. No ale czemu dodawaliby oni znaczek Faudolca? No ponieważ wygląda to dosłownie jak taki latający fałdolec, co w sumie jest naprawdę naprawdę ciekawe. Generalnie Generalnie kolejną opcją jest to, że po podniesieniu tej monety na nasze konto otrzymamy automatycznie 10 Fauldolców. No a ostatnią opcją jest to, że po prostu po podniesieniu tej monety i po przeżyciu całej gry otrzymamy jakieś Fauldolce na nasze konto. Dokładnej sumy nie znamy, ale myślę, że po następnej aktualizacji wszystko już zostanie rozjaśnione. No także. Wydaje mi się, że jak na razie nie ma jakiegoś większego sensu, żeby te monety zbierać, ale po aktualizacji myślę, że jakiś sens będzie. No jeżeli na przykład wygracie grę z tą monetą, to wtedy na przykład otrzymacie fauldolce, ponieważ jak na razie, po właśnie jak już mówiłem, podniesieniu jej, posiadamy ją tylko w ekwipunku. No i jest to po prostu zwykły szary przedmiot w naszym ekwipunku. Więc na razie nie ma to większego znaczenia, ale po następnej aktualizacji będzie miało. Lub możliwe, że jest to też nadchodzący materiał do Fortnite'a, a najdokładniej złoto Ponieważ gracze wraz ze startem nowego sezonu y, f, myśleli o czymś takim, jak y, gdyby wprowadzić na przykład nowy materiał, a najdokładniej złoto. No, ale to też jest naprawdę mało prawdopodobne. To już by było na tyle ten odcinek, Ja byłem Hexo. Dziękuję Wam za obejrzenie. Do zobaczenia. Cześć.